Witam Was dalej, cześć, witam Was, zapraszam Was na kolejny odcinek z City Skylines, PlayStation 3, Mass Transit, Green Cities, Park Life i Industries. Tak, zaczynamy dziś kolejny odcinek zupełnie inaczej, jak możecie zauważyć, mamy efekty wizualne, muzyczkę w tle zupełnie inną i tak oto mamy nasz węzeł, który łączy nam tutaj dosyć dużo, ponieważ będą tutaj dwie auto, cztery autostrady, jeden wjazd do miasta. Z czego te dwie autostrady to są dwie autostrady wyjazdowe, przejazdowe. Jedna autostrada to jest typowo na lotnisko, jedna autostrada jest typowo na miasto i jedna droga jest typowo do miasta. I jeszcze węzeł kolejowy pośrodku tutaj. I jak widzicie, wszystko zaczynamy od prostej rozwałki, czyli po prostu trzeba wszystko rozwalić. Zaczynamy tutaj powolutku, porządnie i żeby się to działo, jak się działo. Więc tak, trzymam co, widzimy, lecimy i tak. Niestety w trakcie jeszcze tego całego tutaj nagrywania tego odcinka wystąpił mały problemik. Ten problemik nazywał się, jak to mam powiedzieć, Natural Disasters i było sobie trzęsienie ziemi w tymże rejonie i wywaliło mi tutaj całą wodę na całe dzielnicę, całą autostradę zwaliło i musiałem po części zaczynać wszystko od nowa. Więc cóż, Natural Disasters nie zawsze nam pomaga. Tak, tutaj też zacząłem sobie pomyśleć tutaj w ogóle, no tak. I żeby nie było w dzisiejszym odcinku, tylko i wyłącznie to się będzie działo i wieczorkiem prawdopodobnie jeszcze dzisiaj będzie live'ik. Wieczorkiem mówię, nie wiem, 18, 17, 16, po prostu jak się pojawi komunikat z kanału Awiznosz live, to prawdopodobnie wtedy będzie live. Więc prawdopodobnie dzisiaj będzie jakiś live'ik, może na początku wam już powiedziałem, że będzie o której godzinie, ale tego wam nie powiem, ponieważ nie jestem na początku. No ma, tak czy siak, dzisiejszy odcinek ten tutaj jeszcze będzie trwać około 23 minut, więc nie jest jakoś tam też w porywach jakoś bardzo długi. Co ważniejsze, dzięki temu, że jeżeli jutro nie będę się zbytnio też dużo kręcić, zacznę już pracować nad tym, na co wszyscy czekają, łącznie z moim bratem, a mianowicie nad warszawską polityką kolejnym odcinkiem. Już wskoczę tutaj do Vegasa i będę już faktycznie przy nim trochę siedzieć. Dzisiaj, jeszcze jutro postaram się trochę posprzątać w komputerze, żeby było więcej miejsca i faktycznie pełną parą zaczynam już nad tym pracować, bo za długo on tutaj czeka, a faktycznie są kolejne materiały, którymi trzeba byłoby się już zająć w warszawskiej polityce. Więc proszę bardzo, tak też tu i będzie. Dobra, miejmy nadzieję. No, jak widzicie, ogólnie od strony tutaj... zapomniałbym wam powiedzieć. Ale niestety wam tego nie pokażę, ponieważ nie mam zbytnio jak wam tego zrobić. Albo da, niech wam będzie. Proszę bardzo. Powinno wam się teraz pokazać. Tu sobie powiem, że miałem pokazać wam. Mapa. W sensie to, co ja aktualnie buduję, to zostało narysowane. Jak znajdę tam kartkę, a miejmy nadzieję, że znajdę, to wam się powinno wyświetlić już właśnie w tym momencie. I tak, no to jest... Ja to bardzo dawno rysowałem, około 4 miesięcy temu. I od 4 miesięcy temu było zaplanowane, że ten węzeł zbuduję. Myślałem, że to będą akurat większe ruchy trochę. Ale jak się okazało, po wybudowaniu faktycznie jest tam trochę jest większy ruch, ponieważ no, wybudowaliśmy całkowicie nową autostradę, której tutaj faktycznie jeszcze nie było. I żeby nie było, w kolejnym odcinku właśnie z tej serii będziemy dalej pracować nad CPL-em, a nie nad tym węzłem czy też innymi rzeczami. CPL-em i wszystkie budynki arcydzieła architektury, te podstawowe, czyli Park Eden i jeszcze kosmiczną windę, postaram się postawić w tym mieście, bo jakby to nie powiedzieć, byłoby dosyć miło, przyjemnie, byłoby fajnie. No, trzymaj, tutaj się to wyczynia. No, nie będę też gadać przez 120 parę minut, dam wam trochę chwilę spokoju, żebyście mogli sobie popatrzeć tylko spokojnie. Ale póki co, już niech będzie mojego gadanka. No, jak widzimy, tutaj na razie jest prosta zabawa tutaj w nasze ciachu. Też czemu nie chcę gadać tak długo, ponieważ nie mam picia. A jak nie macie picia i nagrywacie odcinek i mówicie bardzo dużo, to wiecie, jak to się kończy, no nie za przyjemnie. No, ogólnie tutaj też coś widzę, że brakowało nam wody w mieście, o właśnie. I te całe wszystkie, zobaczcie tutaj, ta całą autostradę tutaj, którą kiedyś sobie przygotowałem na przedłużenie. Musiałem tutaj zrobić po prostu nowe miejsce dla tych naszych oczyszczalni, żeby tutaj poustawiać je wszystkie. I to według mnie jest akurat całkiem nieźle, teraz na tym wyglądałem, co nie? Żeby nie było. No, ciach. Tutaj wejdzie to jeszcze. I później musiałem oczywiście to poprzestawiać jeszcze wszystko dalej. Wejdzie, dobra, wejdzie. Proszę bardzo, kolejna postawiona. I tutaj musiałem dalej to wyrównać. Niestety okazało się, że trochę źle to wyrównałem, bo mi to już nie chciało wejść długo. A chciałem, żeby tu więcej weszło w przyszłości. Więc proszę bardzo, ciach. Klik. I lecimy, dobra, i teraz stawiamy. Raz, dwa, i jeszcze jest miejsce na parę dur, żeby nie było. Podłączamy to wszystko ze sobą. I musieliśmy niestety im tutaj podłączyć jakiegoś druta. Kolej jednoszynową też wywaliliśmy, no bo on tutaj jest dosyć... będzie trochę inaczej teraz szła, żeby nie było. Nasza tutaj droga
Tutaj te też wywalamy i obok drogi, żeby nie było właśnie, ona tutaj będzie miała dosyć równy poziom i obok niej właśnie będzie szedł ten, jak on się nazywa, nabrzeże. Nabrzeże tutaj co, o właśnie się kończy, żeby to całkiem nieźle tutaj sobie wyszło. Też w ogóle jest całkiem nieźle, bo pieniędzy mi nawet zbyt szybko nie trzeba atakować, więc całkiem nieźle. Ogólnie też jest dosyć duży popyt. Niestety industrii tutaj nie będziemy robić, bo jest idealny pod instrukcji z popyt, ale no, no cóż, takie życie. No, wyrównaj to, zrób tak jak to bym chciał, żeby to było. Nie, nie w ten sposób. Ciach, 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 ciach. I proszę bardzo. Tak, ogólnie tutaj też puszczamy 4 pasy, z czego tutaj nie będzie później 4 pasów, tu będą tylko 3 pasy, ale no. Mniejsza z tym. Dobra. No i tak, to lodowisko. Teraz tym się pewnie zajmę. Tak mi się wydaje. Tu kawałek prosto jest, sobie zrobiłem autostrady. No, a tak, żeby to ładnie wyglądało. Trzeba było też zrobić trochę miejsca, gdzie by faktycznie się chciało budować. No i tutaj byłem na przykład plan z górką. Oczywiście plan to jest największy z zapisywaniem, a to z zapisem, ale i tak dobrze, że on działa, bo czasami kiedyś stiskając częściej wykrzaczało, były jakieś problemy faktycznie. Teraz już nie jest aż tak tragicznie, ale jak wykrzaczyło ci i miałeś... A, tu zapis to przecież ustawię na 15 minut, ale jest osobny przycisk 15 minut i włączanie, i to jest najgorsze w stiskając. Jak chcieliby ci dobić po prostu. Tu się zastanawiam, kto będzie puścić naszą kolej nową. Jednoszynową w sensie, ale w końcu puścimy tak jak tutaj była wcześniej, czy tak jak nie było jej właściwie. Tutaj bokiem sobie, żeby jechała. Ale w koniec końców to jeszcze później przestawiłem, więc nie przywiązuj się do tego, tutaj widzicie. No i lecimy sobie z Industries. Proszę bardzo, piękna muzyczka. No jak przejdziemy do już takiego konkretnego wazu, to was tutaj zostawię już z tym drogą, żebyście mogli sobie pomyśleć, jak to pewnie się buduje, co nie? Żeby nie było. Proszę bardzo, tutaj tu węzeł, tutaj tak, tu tak, tu tak. I tutaj musiałem sobie wymyśleć, żeby to... Bo chciałem puścić to górą, a żeby puścić górą, trzeba było to obniżyć, żeby tamto mogło sobie spokojnie przejechać górą, co nie? Proszę bardzo, piękne węzły. Żeby to ładnie działało, wiele. O, sobie popatrzyłem, jak pociąg zjeżdża w dół. I tu był większy plan, bo się zastanawiam, jak tutaj to puścić tak sensownie. A, i tak w ogóle, jakby ktoś się zastanawiał, bo ja tam jakiś czas mówię o tym moim aparacie, tam sobie zastanawiam się nad kupem. Się nad kostką większość ludzi myśli, że kupię, no i ja też tak myślę. Ale tak czy siak, cały czas nad nią myślę. I najgorszy problem jest tak, że jest w Polsce, ale już jej właściwie się wysprzedała, więc... Nie wiem, znaczy jest jedno miejsce, gdzie może faktycznie ktoś nie odbierze i mi się uda to jeszcze ją kupić. Jeżeli się na nią zdecyduje, bo jeszcze nie wiem, czy się w końcu na nią zdecyduje. Ale wtedy byłoby na pewno o wiele fajnie, no. Jeszcze mi tylko 100 zeszli w dół, no, zawsze lepiej niż nic, tak. Bądźmy szczerzy, a poza tym to jest dość nowy produkt, więc no cóż. Tak, tu później zauważyłem, nie wiem czy tutaj, nie, jeszcze nie zauważyłem. Że tutaj właściwie, no jest na moim rysunku jest, że to będą 3 pasy się tam dalej ciągnęły, bo tutaj jedna droga skręca w bok. I tu zacząłem to ulepszać, nic z tym się nie udało. O, i musiałem to jeszcze raz budować. Proszę bardzo. No i później tutaj już zaczęło się dosyć prosto jechać, ponieważ tutaj na kolejne były to lodowisko do wyburzenia. Nie będę ukrywać, że nie. Tutaj na przykład musiałem trochę zmienić, żeby to ładnie już przejechało, bo już nie chciałem się tutaj kręcić tą drogą. I z pewnego ciekawe rzeczy wyszły. Że można było rzeczywiście trochę rzeczy puścić prościej. Czy tak jak ja tutaj kręciłem to. Dobra, czekaj, to poszło tędy. O, poszło to tędy, tutaj wyburzyłem to. Tutaj sobie spokojnie to zjechało na przykład w dół. A tutaj to sobie jakoś tam podłączyłem. O, tu zrobiłem inaczej ten zakręcik. Co ciekawe, udało mi się. No, o, proszę bardzo, tu, tu. I tu później jakoś tam wypuściłem tego. Czekajcie. A, no właśnie, puściłem to tak. Prosto i smacznie. No, no prawie prosto. No ale tak czy siak, koniec końców się udało. I kolejne torowisko było do wyburzenia. Żeby nie było tak prosto oczywiście. O, i to torowisko z kolei tutaj był wjazd do tunelu. Więc musiałem tutaj puścić trochę wcześniej. O, żeby tutaj zjechało aż tutaj. Tu puścić i tu się zaczęła zabawa, ponieważ tutaj wszystkie tunele pod ziemią musiałem poprzełączyć. Nie było takie specjalne trudne. No ale no wiecie, zawsze musicie już trochę tutaj pomyśleć, jak to sensownie by tutaj dojechało wszędzie, co nie? No ale na szczęście, jako w tych klockach jestem całkiem niezły, więc nie miałem z tym problemów. Proszę bardzo, tutaj podłączyłem sobie ładnie, cyk, cyk, cyk. I tutaj się z tym podłączyło. I gitara się ma. I jeszcze jeden torowisko do przerzucenia. Akurat nim się zajęłem już na tam koniec odcinka. I lecimy oczywiście z Mod Nation, jakby ktoś nie wiedział, co to jest tle. Teraz oczywiście Mod Nation. Tutaj dojedziemy. I tutaj właściwie tu już zaczynamy myśleć nad węzłem całym. Z tego to mi się wydaje, co nie? Tak, tutaj zrobimy. Tak wygląda, dobrze, dobrze. Spoko skreślane. I zobaczmy, czy zacznę już nad tym myśleć. Dobra, tu jest pierwszy zjazd. Jeżeli dobrze pamiętam, i tu mi nie chciało wejść na początek.
tak, dokładnie. Tu mi się to dwójki nie spodobało. I jeszcze raz po prostu zbudowałem. Dawa. No i od tego momentu też pamiętam, że zacząłem faktycznie robić potężnie całe tutaj nasze wszystkie węzły. I ogólnie całość będzie zawieszona nad poziomem wody. Więc tutaj, gdzie jest ziemia aktualnie, będzie woda. Ale żeby było wygodniej budować ją, to robimy to w ten sposób. Zostawiam was chwilę z samym odcinkiem. Lecimy! Po krótkiej przerwie i lecimy tutaj, jak widzimy już nasz węzeł jest o wiele bardziej zbudowany po tym krótkim czasie, w którym tutaj mi nie było, więc mogę zacząć do was od razu tutaj dalej mówić. Ja sobie przyciszę za was muzyczkę, wy będziecie mieli ją oczywiście też przyciszoną. No i tak, jak widzimy już tutaj jesteśmy na dosyć innym trochę etapie, ponieważ te węzły już takie, no węzeł, tak, no już można powiedzieć stanowczo, że to jest węzeł, chociaż i tak nic nie przybije tego miejsca jednego faktycznie, gdzie są cztery drogi na wszystkich różnych wysokościach. To jest naprawdę ciekawe. Później może sobie kiedyś jeszcze pojeździmy po tym węźle, na pewno. Może właśnie dzisiaj w trakcie tego live'a. Nie wiem, jeszcze nie powiem wam dokładnie. Ale kto wie, nie wiadomo nigdy tego. Dobra, tak czy siak, jak widzimy tutaj zaczynam już świdować moje mózgi. I zobaczcie, jakie tutaj węzły zaczynam już robić pod ziemią. Ciak, zygzaczki.
jeden zygzak, drugi zygzak i trzeci zygzak, a tutaj później jeszcze jedna droga, która będzie tutaj zjeżdżać do tych dwóch dróg. No a ja, a Wizynosz po prostu miałem już tutaj naprawdę niezłe odjazdy. Koniec końców wymyśliłem, że tutaj po prostu będzie zjeżdżać jeden prosto. O, tak, proszę bardzo. Później tutaj jeden, tak. I tutaj później do tego jeszcze wykręcimy. O, proszę bardzo. Okej, czekaj, ja pamiętam, że tutaj ładnie wykręciłem. O. Bez tych ustawień kątowych. Jak widzicie, ja w ogóle cały czas wchodzę w te ustawienia kątowe, przyciąganie i tak dalej. No bo niestety inaczej się nie da tutaj po prostu wykręcić tych dróg, żeby tak idealnie tutaj wszystko pięknie wyglądało. No i się ze sobą wszystko pięknie zgadzało. Tak, tutaj w ogóle jest ta droga, już zacząłem później nią myśleć. Bo ta droga będzie wyjeżdżać tam dosyć też w ciekawy sposób. O, tutaj na przykład jest jeden pas, później się ciągnie, tylko prosto z tego lotniska. I dwa już na inne pasy z dwóch zupełnie innych miejsc dojeżdżają do tego miejsca. Czekajcie, zobaczymy. A widzę, że coś tam myśli, tak, bo ja tam jeszcze się konsultowałem za jakiś czas z kartką. Musiałem mieć 100% pewność, że tutaj wszystko wchodzi, bo wiecie, jakby mi tutaj coś nie pykło, to byłoby też trochę szkoda. Bądźmy szczerzy, tutaj się zastanawiałem, czy nie dało mi się tego lepiej jakoś wykręcić. Ale koniec końców nie udało mi się tak tutaj pięknie tutaj wykręcić. O, proszę bardzo, wymyśliłem sobie, nie, no trochę lepiej mi weszło, tak, zupełnie w przeciwnym kierunku tutaj sobie zrobiłem. O, widzicie, i lecimy dalej. I tak pięknie tutaj Industries nam zakończyło tą część, czyli Synthetic Down Radio, i lecimy z Gravitronem z Ratchet & Clank Tools of Destruction. No i jak widzicie, już mam tutaj ten drugi węzeł, o właśnie, o tym mówiłem, drugi zjazd z tej drugiej strony, no i zacząłem myśleć nad koleją jednoszyną, którą właśnie chciałem wkleić tutaj po środku, bo stwierdziłem, nie no, widzę nasz cole. Jak montujemy tutaj tą koleję jednoszyną tak po środku, to będzie naprawdę jak bosko wyglądać. A jak mi tutaj się już udało, o, po środku wcisnąć, to już w ogóle było ciekawie. Drugi grobity na leśli, no ten to jest mój jeden z hitów. Tak, ja bardzo lubię sobie puszczać i słuchać. Zresztą, że on może właściwie być, tak można go zapędzić, że nigdy się nie kończy. Więc w ogóle jest pełen odjazd. O, widzicie, trzeba za piękne zygzaczki. I później tutaj jeszcze zacząłem oczywiście sobie ciągnąć to, żeby jechało między tutaj z drogą. Ciach, ciach,
Czekaj. O, kawizerz myśli. Tak, ja już się pojawiłem, bo to już właściwie zaraz będziemy kończyć odcinek. Tak jak mówiłem, dzisiejszy odcinek nie jest jakiś tam też specjalnie długi, ale to ile przy nim siedziałem, nie wyjmuje tego oczywiście czasu, jak naprawdę to długo trwało. I jak ktoś do mnie już dłużej ogląda na ten kanał, wie, że jak słychać tą muzyczkę w tle, już to wiadomo, że odcinek za chwilę się kończy. Takie życie. No akurat to jest po prostu idealny utwór na zakończenie wszystkich rzeczy. Tutaj sobie przyłączyłem naszą kolej jednorzędową właśnie, jak widzicie. O, do tego podłączyłem sobie pięknie. I tutaj jeszcze zrobiłem jakieś tam zygzaczki, zjazdy, żeby to się ze sobą po prostu pięknie podłączyło. Ciach. Na tobie. Krętam tutaj wjechałem chyba, tak? O, dokładnie. Tu jeszcze oczywiście jakieś tam wyrównanie zrobiłem sobie. Czytaj, zrobiłem właśnie to, co wam mówiłem. Czyli wyrównałem, żeby to pod tym wszystkim była woda. Dzięki czemu nie jest zatapiany ten węzeł. Tak, bo jest wszystko trochę jest podniesione ponad poziomem wody i poziomem morza. Dzięki czemu to wszystko dobrze działa. No tutaj oczywiście jest trochę problemów jeszcze z problemami po tych katastrofach, na przykład disaster, które się działy pomiędzy tymi nagraniami, które wam usunę oczywiście później. O, i tak wygląda koniec końców nasz węzeł. Jak widzicie, jest całkowicie tutaj zanurzony. Naprawdę dosyć duża większość pod wodą. Tu jest nasz poprzedni węzeł, który już jakiś czas temu budowaliśmy do naszego wielkiego portu. Teraz jeszcze jest powiększony o nasze startownie poczty i całą naszą pocztę. Tu jest nasz wielki port. No, on działa naprawdę całkiem nieźle. Trochę się przywiesza czasami, ale to ile mam tutaj hubów, to nie jest liczone. Tutaj jest nasz port, ten drugi z lotniskiem i ten park na wjeździe. Tu jest jeszcze raz nasz węzeł z wodospadem obok się w końcu zrobił. Tu się ciągnie nasza droga, tu jest właśnie ta droga łącznikowa, te dwie części, bo też się właśnie była potrzebna. Tu jest nasza dzielnica, właśnie ta Green Cities i Biurowa i IT. Tu się ciągnie nasza nowa autostrada, którą wybudowaliśmy jakiś czas temu. Tu jeszcze to jest trochę do zbudowania nowych rzeczy. Tu prawdopodobnie będzie Eden i tego typu różne rzeczy, domki. Tutaj kolejne węzły, które też wybudowane właśnie tej części, gdzie tu właściwie się miała kończyć już nasza dzielnica, miasto całe. Ale w końcu przyciągnęliśmy to jeszcze dalej i się to ciągnęło dalej. No. I co dużo mówić, mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wam podobał. Jeżeli tak, zostawcie górę, to jest nasza brama do miasta. Jeżeli jesteście nowi, możecie mnie subskrybować ten dziwny dzwoneczek. No i do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Takie odcinki to ja po prostu lubię aż nagrywać, bo one się tak pięknie kończą i tyle się tu dzieje, że aż apeczka się po prostu należy. Nawet ja sam ją bym wstawił. Cześć! Check it out now.